Elon wszystkim. Witam was oczywiście na moim blogu. Pojawiło się tu kilka nowych artykułów. Nie tylko te dotyczące właśnie naszych liveów i spotkań. Aczkolwiek serdecznie was do nich zapraszam, żeby sobie zobaczyć i rozkminić o czym tam rozmawialiśmy. Chciałbym pokazać wam, co tutaj na blogu w ostatnim czasie się pojawiło. Ja ostatnio mam trochę mniej czasu, żeby nagrywać na YouTube'a dlatego te artykuły zaraz po napisaniu lądują zarówno na telegramie jak i discordzie no i teraz chcę nagrać jeszcze wam wideo ponieważ tutaj czas się liczy jeżeli chodzi o te quizy już wam pokazuję co tu trzeba zrobić przechodzimy na ten artykuł i tutaj oczywiście mamy quizy z imtokena to już jest ósma seria tych quizów na blogu znajdziecie tutaj spis treści. Dajcie mi znać w komentarzach, czy podoba Wam się taki spis treści. Ja to ostatnio właśnie tutaj uaktywniłem. Uaktywniłem też możliwość przesuwania strony do samej góry. Zresztą zobaczcie sobie, jak to działa. Tu jest taki przycisk, klikacie i przesuwa Wam na samą górę. Tak samo, jak mamy tutaj spis treści, no to możemy przejść od razu na przykład do kartkówki z Michałem i bezpośrednio Was przeniesie tutaj na sam. Dół. Oczywiście Michał też nagrał film na temat tego quizu. Ja to zrobiłem w formie pisemnej. Jedni lubią czytać, drudzy lubią oglądać filmy. Dla Was tutaj na YouTube informuję, że taka możliwość wykonania tego quizu się właśnie pojawiła. No i tutaj znajdziecie podstawowe odpowiedzi. Tych quizów mamy cztery. I tutaj macie właśnie: zobaczcie, how to stay safe on L2. I tutaj po prostu mamy wszystkie odpowiedzi, które są poprawne, zaznaczone. What is king hash? I to wszystko jest tutaj. Podejrzewam, że wiecie, jak to się już obsługuje. Wystarczy po prostu kliknąć Enter, pojawia się kolejne miejsce, gdzie powinniśmy kliknąć Start. Na koniec wrzucamy tam po prostu nasz adres, na który chcemy otrzymać NFTK. No i rozwiązujemy te quizy. Tutaj znajdziecie wszystkie odpowiedzi. Tak jak mówię, znajdziecie też kartkówkę Michała w formie wideo. Znajdziecie też tutaj możliwość dołączenia do naszego Discorda, jak i ostatnie wpisy. Kolejnym tematem do omówienia jest Starknet. Też tutaj przygotowałem listę, gdzie można wykonać transakcje pod ewentualnego airdropa. Jest tutaj kilka miejsc. Zobaczcie sobie. Będziecie potrzebować przede wszystkim Portfel Argent. Należy go zainstalować w przeglądarkę. Jest oczywiście wtyczka Chrome, jest wtyczka do Mozilla. Ja korzystam zazwyczaj z Chroma, także można tutaj sobie kliknąć i zainstalować sobie to właśnie w Chrome. Wygląda to w ten sposób, że jest dodaj do Opera. Tak jak widzicie nawet to z Operą jest kompatybilne. Czyli klikamy, dodajemy ten portfel do Opery czy naszej przeglądarki. No, i pojawi się nam możliwość zrobienia nowego portfelu. Także my robimy nowy portfel, dajemy understand, understand, klikamy continue, ustalamy jakieś hasło. I to, co najważniejsze, z wszystkimi właśnie portfelami, to zapisujemy seed na kartkę i potem możemy zacząć działać dalej. Będzie wam jeszcze potrzebny MetaMask. No i będzie wam potrzebny eter na tym MetaMasku, ponieważ to jest wszystko na mainnecie i tutaj będą fi do zapłacenia. Pierwszym krokiem jest w ogóle to, aby przenieść sobie etery z sieci ERC20 na sieć L2. Ja nie wiem jak długo czasu mamy na to, by tutaj wykonać właśnie sobie te zadania, ale dzisiaj i wczoraj były dość wysokie, właśnie opłaty za przenoszenie i robienie transakcji na ERC20. Warto sobie spojrzeć ewentualnie w nocy lub nad ranem. Ale zacznijmy od kroku pierwszego: czyli przechodzimy sobie tutaj na Stargate Starknet IO. I to jest Bridge. Tutaj łączymy MetaMask i łączymy właśnie nasz portfel, który mamy nowy, czyli ten Argent Wallet. Już wam to mówię. Zobaczcie, tutaj u góry jest możliwość połączenia. Ethereum Wallet, czyli pojawi się Metamask. Ja akurat tutaj nie mam Metamasku, no i jest też Starknet Wallet. Łączymy oba portfele i będziemy mogli potem, właśnie między tymi portfelami, przesyłać sobie środki. Tak jak widzicie, można tutaj przesyłać różne tokeny. Ja akurat przesłałem sobie 0.1 Ethera i starczyło mi to na wykonanie tych wszystkich transakcji. To jest punkt Pierwszy, wracając do punktu drugiego. Punktem drugim jest zrobienie transakcji na Tenkey Swapie. To jest tu oczywiście ta strona. Klikamy, wygląda ona w taki sposób, czyli jak każdy Dex, łączymy nasz portfel Argent Wallet. Ja akurat zobaczcie, no nie mam, to się nie połączy. Wybieramy sobie Ether, wybieramy na przykład USDC i zamieniamy część tego Ethera na USDC. Następnie klikamy tutaj i z powrotem zamieniamy USDC na Ethereum. Przechodzimy do kroku trzeciego. Już wam mówię, co ja tutaj zrobiłem. W kroku trzecim ja stworzyłem jeszcze pul płynności, za jakieś drobne właśnie na ten, ten case słapie, i to robimy tutaj, że przechodzimy do Pula, wybieramy sobie na przykład Ether do USDC, dodajemy Add Liquidity, wybieramy, nie wiem, jeden. 2 czy 5 dolarów, i wrzucamy sobie to tutaj, i tak to zostawiamy. Kolejnym krokiem jest to, że USDC, które nam zostało, lub potem znowu sobie zamienimy, bo to już na tej sieci L2 te wymiany są tańsze. Znowu troszkę na USDC tam 2-3 dolary i wrzucimy właśnie w tego pula. A to, co zostanie, wrzucimy z powrotem w Ether. Kolejnym swapem jest MySwap. Wygląda to oczywiście w taki sposób. No i tutaj znowu łączymy nasz portfel. Możemy zrobić swapy z jednego tokena na drugi. W tym momencie tych tokenów tutaj nie widzicie. Można też stworzyć sobie małego pula płynności. Czyli to samo co na tym 10k swap. No i później przechodzimy do kroku. No i później przechodzimy do kroku czwartego. Czyli mamy min square starknet. Tutaj jest nic innego jak Market z nft -kami. No i najprościej jest tutaj kupić sobie jakiegoś nft -ka. To nie musi być drogi NFT. -ka. Ważne, żeby mieć tutaj interakcję właśnie z tym protokołem. Zobaczcie, najtańsze nft możemy znaleźć chyba tutaj. Jeszcze tutaj też mam link do tego. Mint Square Storefront. Tutaj klikamy, przechodzi nam właśnie do tej kolekcji i tu znajdziecie takie najtańsze nft Za bardzo śmieszne siano. Zobaczcie wystarczy potem oczywiście to kliknąć na przykład to zakupić takiego NFT za 70 centów i już mamy kolejny ślad po sobie zostawiony na sieci Starknet no i to było ostatnim zadaniem jeśli chodzi właśnie tutaj o tego całego Starkneta. Jak widzicie jest tu jeszcze artykuł podwieszony o tym jak odebrać fler. też możecie mieć to do zrobienia. Jest też nasz ostatni live, czyli co robić w Bessie, aczkolwiek już dochodzą mnie słuchy, że to jest Hossa, ponieważ tam Bitcoin i Ether troszkę wybiły, aczkolwiek ja bym tutaj zachował spokój. No i oczywiście też znajdziecie tutaj możliwość dołączenia zarówno do Telegrama, jak i Discorda. Przechodzimy na kolejny wpis na moim blogu. Kolejnym wpisem jest tutaj Carbonable. I tutaj mintujemy nft za... Testowe etery, i tutaj jeśli chodzi właśnie o testowe etery, to one są na sieci GORLI. To też już pewnie macie, bo nieraz wykonywaliśmy takie, tego typu zadania, ale jeśli nie macie, no to można sobie te GORLI nakopać. Wystarczy kliknąć tutaj, wpisać swój adres, i wtedy nasz komputer pracuje przez 3-4 godziny. Wykopie nam tutaj etera. Oczywiście tego etera nie wyślecie nigdzie, nie ma takiej możliwości, żeby go sprzedać. No. To będzie tylko i wyłącznie nam potrzebne do zabawy na tych testnetach. No i tutaj jeśli chodzi właśnie o ten Carbonable to warto jest użyć sobie testnetowego portfela czyli innego adresu niż tam co używaliśmy w Starknecie bo tam jest Mainnet. No i to co należy tutaj zrobić to kliknąć sobie tu przejdziemy na stronę gdzie jest możliwość zakupu takiego NFT. -ka. Klikamy buy now, no i bez problemu potem kupujemy ten NFT. Ja takiego jednego sobie kupiłem. Zobaczcie tutaj tych NFT-ków jeszcze zostało 3.500, także na spokojnie zdążycie sobie jeszcze wykopać w jeden dzień tego Ethera, no i zakupić tutaj testowo NFT. Tutaj mamy most do przesyłania testowych tokenów Eteru z właśnie Gorli na Sieć Stargate, ale to już jest, znowu mówię, TestNet, więc to się tutaj wszystko nam łączy. Łączymy portfel, zaznaczamy, że to jest po prostu Gorli. Tutaj wybieramy sobie Gorli, czyli sieć TestNetu, no i przesyłamy sobie etery na sieć StarkNet. Następnie będziemy mogli tutaj na tej sieci StarkNet kupić właśnie tego NFT. No i tu też pamiętajcie żeby mieć testnet. Tak to wygląda z mojej strony. Przechodzimy z powrotem na artykuł. Czekajcie ja się tutaj cofnę. Zobaczymy co tu jeszcze za artykuły mamy. Quiz był omówiony. Live y były omówione. Zarówno Carbonable jak i Stargnet był omówiony. Jest oczywiście mój vlog. Jest informacja o Egoverse. Dlaczego mi się to nie podoba. Mamy jeszcze dwie rzeczy. Kolejną z takich rzeczy, którą warto zrobić, czy możliwe, że się zakwalifikowaliście, jest właśnie stride. Otwórzmy to w nowej karcie. Później, jest, później mamy darmowe prezenty od Coingecko, i tutaj zbieramy takie cukierki w aplikacji. Te cukierki można sobie wymieniać później na kolejne rzeczy. Też Wam zaraz pokażę o co chodzi. Mamy Mantle Network, no i tutaj druga strona naszego bloga. Jest informacja o USDN. Tam też to się wszystko zdepegowało. Tam jest jakaś po prostu akcja naprawcza. Nie wiem co z tego będzie. Jest informacja o e Tu, jeśli korzystaliście z pulów płynności na sieci Cosmos, to 9 stycznia ta firma przestała właśnie emitować te tokeny i nie będzie już później możliwości zakupu, jak i sprzedaży tych tokenów. Aczkolwiek jest tutaj deadline. No, i mamy oczywiście też informacje o Flare Network. Tutaj kupowaliśmy nody, jest testnet. To już takie trochę starsze rzeczy, które tutaj znajdziecie. Przejdźmy do stride. Pisałem ten artykuł 11 stycznia. Było 40 dni na odbiór właśnie tych stridów. Ja to sobie odebrałem. Tutaj macie instrukcję, jak to wszystko zrobić. Jak widzicie, ja to wszystko ładnie tutaj Wam rozpisałem. Także wystarczy wbić na bloga i po kolei krok po kroku zrobić to, co tam jest napisane. Mamy kolejną rzecz, czyli darmowe prezenty od Coingecko. Też jest artykuł z 11 stycznia. Jak widzicie, też jest ładne menu. No i tutaj. To jest nic innego jak taka zabawa, że klikamy sobie, odbieramy sobie te cukierki, a potem te cukierki możemy zamienić na nagrody. Ogólnie to tutaj też znajdziecie więcej informacji. Już wam bijam to tutaj. W ogóle no, niestety tutaj się nie pojawiają ikonki. Może coś niżej będzie więcej widać. O, tutaj jest. To jest coś takiego, że dziennie się logujemy na tą aplikację, klikamy i odbieramy te cukierki. Najwięcej cukierków możemy tam dostać po 7 dniach, aż 100 sztuk, i potem zaczynamy cały ten proces od nowa. Te cukierki są wymienialne. Już Wam tutaj pokazuję. Tutaj nie widać. Wbijmy po prostu na CoinGecko. Tutaj jest Candies. No i te cukierki możemy, zobaczcie, wymienić na Shield Folio, możemy to wymienić na 50 dolarów Next Earth Metaverse Land Gift, jakieś discounty, książka, How to DeFi, też to są książki, tutaj jest do VPN, także no można troszkę tych tokenów sobie, tych ich cukierków nazbierać i później... Zamienić na kolejne rzeczy tutaj też mamy rabaty. Oczywiście, tutaj mamy 30% rabatu, tu na Safe Pala jest 10% rabatu, jeśli nazbieramy 250 tych cukierków. No i tak to wygląda. No Fajna inicjatywa. Zachęca ludzi do tego, by to właśnie klikali. Dla nich też to jest fajna rzecz, ponieważ mają tutaj aktywność na ich stronie. Kolejnym artykułem jest to o tej firmie właśnie z tym wirtualnym euro. Oni zdecydowali, że od 9 stycznia przestają emitować właśnie ten token. I jest informacja, że wykup tego tokena e-euro będzie do 6 marca. Ja moje pule płynności na osmosis zlikwidowałem, ponieważ ja miałem tam. Do euro kilka pól płynności, muszę czekać 14 dni, aż one zostaną mi uwolnione, i wtedy będę mógł swobodnie tokeny euro zamienić na inne tokeny, albo tam jeszcze mamy na osmosisie USDC. To by było tyle, jeśli chodzi o ten skondensowany materiał. Troszkę tutaj rozrzuciłem rzeczy, ale tak jak mówię, wrzuciliśmy tutaj w ten materiał wszystkie ostatnie wpisy. Zostawcie suba, zostawcie komentarz, kliknijcie też sobie dzwoneczek, żeby być na czasie z moimi materiałami. No i widzimy się w kolejnych wideo. Trzymajcie się. Cześć.